11 listopada, setna rocznica odzyskania niepodległości. Przydałoby się, aby były fajerwerki na Suzuki Arenie, bo to przecież po raz pierwszy na Suzuki Arenie będzie mecz rozgrywany. Albo z drugiej strony może tego spokoju, bo tych fajerwerków w naszej historii tyle było, że lepiej ich więcej nie mieć, można powiedzieć. A zupełnie poważnie, chyba ten układ tabeli buduje to, że ten mecz może jakoś tam zaskoczyć na plus tą drużynę, która wygra i wywindować się w fajnym, komfortowej sytuacji i zdobywać kolejne punkty. A wiemy chyba, jak trudno nam grało się chyba zazwyczaj z Piastem, czy to tam, czy u siebie. Spodziewasz się spotkania bardziej otwartego, czy takich piłkarskich szachów? Ja zawsze jestem ku temu pierwszemu i tak jak wyszliśmy w Lublinie, chciałbym, żeby zawsze wychodzić i jak to było, mówię, przypomniałem po rozmowie po tym meczu, powiedziałem, że na boisku się czułem, tak jak graliśmy rzeczywiście w tamten cały poprzedni sezon, czyli bardzo ofensywnie. I jeżeli gramy u siebie, to tym bardziej chciałbym się skupić na nas i na tej grze ofensywnie, a te szachy mogą tak się skończyć, że ten Piast może mieć tą jedną akcję i przegramy 0-1 i już w ogóle wszyscy będą rozczarowani. Będziesz na tej szachownicy, bo to z tymi meczami to różnie bywa. Nie wiemy, jak maszyna losująca działa. Czekamy dalej i na dzień dzisiejszy nic nie wiadomo. Dzisiaj pewnie troszkę bliżej będzie, ale od początku tygodnia nie było za wiele tej taktyki i nie można było rozszyfrować trenera. W Lublinie byłeś bardzo naładowany motywacją, bo widać to było po twojej grze, że chyba chciałeś tak podwójnie nawet się pokazać, jak już w końcu dostałeś tą szansę od trenera. Zwłaszcza chyba ten głód piłki przede wszystkim. Już abstrahując od tej pozycji i tych rzeczy, które się dzieje od początku sezonu ze mną, po prostu był głód piłki takiej o te punkty, o coś więcej. Poważny mecz, po prostu o coś przede wszystkim, a wszystko tam sprzyjało, bo i pogoda była super, boisko ekstra, trochę mało kibiców, ale mówię, to za bardzo mnie nie obchodziło i bardziej ten głód piłki mi doskwierał i z tego względu może też to tak wyglądało. Pewnie nie cieszyłeś się, jak trener zjął cię w przerwie, ale z drugiej strony zrozumiałeś jego decyzję, bo miałeś żółtą kartkę i tam jeszcze chyba ostrzeżenie słowne od sędziego. Miałem jakieś ostrzeżenie, ale czy zrozumieć? Ciężko zrozumieć, gdy schodzisz w przerwie, nawet mając żółtą kartkę, tym bardziej, że mówię, ja nie mam jakichś tam 19 lat, żebym zaraz szalał i 50 minucie dostał tam, kogoś atakował mocno i dostał czerwoną kartkę. Z tego względu też, że chłopaki w pierwszej połowie też dostali te żółte kartki, czy to napastnik, czy obrońca, tak, bo chyba Rymek dostał i Elia. Także mówię, nie, wiadomo, że byłem zły, tym bardziej, że czułem się dobrze. I wiedziałem, że wyglądam dobrze, no, co tu dużo mówić i tym bardziej to jakoś tam boli. Trener Gino Lettieri nie chciał wskazać faworyta tej niedzielnej konfrontacji, powiedział, że trudno ocenić, a twoim zdaniem, jako że Korona gra u siebie, jest z tego względu faworytem, czy też nie? Chyba nie, myślę, że nie. To jednak Piast jest jakoś tam wyżej w tabeli, chociaż może nie zachwyca. Bardziej oni grają te piłkarskie szachy, które im windują te punkty i dają radę i tak się skupiają, tak grają, tak wyglądają i raczej nie ma jakichś tam fajerwerków z ich strony, ale są do bólu skuteczni i na razie to wystarczy. A czy jesteśmy u siebie faworytem? No, z reguły tak było w ostatnich tych dwóch, trzech sezonach. Ale no nie oceniałbym dzisiaj tak. Nie pozostawiał się pod taką presją, że to my jesteśmy tutaj skazani na 3 punkty. Piast to twoim zdaniem drużyna, czy są też indywidualności, na które trzeba zwrócić uwagę? Drużyna to raz, jak już powiedziałem przed chwilą, a dwa te pewnie skrzydła, które te robią robotę, czy Maczek, czy z drugiej ten Valencia, taki jest, można powiedzieć, nieokreślony, nie wiadomo do końca co zrobi, a ma szybką nogę i zawsze dużo wiatru jest z tych skrzydeł i przede wszystkim myślę, że na nich to się opiera. No i Papadopoulos, który grał u nas w naszej lidze dużo, chociaż widziałem, chyba nie grał ostatnio w pierwszym składzie, ale zawsze tam był dosyć skuteczny, czy z nami, czy że ogólnie podoba mi się jako gra dziewiątki. To jest już moje czysto prywatne zdanie. Piast to typowy przykład nieprzewidywalności polskiej ligi. W ostatnim sezonie do ostatniego meczu drżeli utrzymania, teraz cały czas praktycznie na podium, albo gdzieś. No tak, myślę, że to nieraz już się zdarza, czy to był Piast. Czy pamiętam, nie wiem, jeszcze kiedyś Zawiszę, która wróciła i zadomowiła się w 8, zdobyła Puchar Polski, po czym po 2 sezonach spadła. Czy to Wisła Płock, teraz idzie w drugą stronę, tak? Albo ruch za trenera Fornalika, który był, czy my byliśmy w jakiś tam sposób niespodzianką też za trenera Bartoszka, który był w tym miejscu, dlatego jest na tyle sinusoida, że każdy może zająć przed sezonem, po sezonie zająć jak najwyższe miejsce i to nie ma reguły, kto z kim gra. Mateusz, jak tak patrzysz na ostatnią dyspozycję Korony, to jest wam bliżej do tego meczu w Lublinie, gdzie
zdominowaliście Zagłębie, czy do tego z Krakowiem, gdzie nie mieliście jednak sposobu na mecz w Kielcach i przegraliście? Nie wiem, bym tu jakiejś złotej recepty i nie umiem przewidywać, jaki to będzie mecz i jakiego się spodziewać, bo tyle już słów. Mówię o swojej dyspozycji, jakby to się widzi nieraz na treningach, że jest dobrze albo jest tak trochę gorzej. No dzień dzisiejszy dobrze. No każde zwycięstwo buduje, tym bardziej te ostatnie, które, jak pan powiedział, zdominowaliśmy. Także tylko czasami jest to mylne, bo wiadomo, że wtedy ego, czy swoje, czy drużyny i wszystkich dookoła rośnie i żeby po prostu za luźno do tego nie podejść, a chyba nie możesz podejść, jeżeli ktoś jest nad tobą w tabeli. Teraz macie 22 punkty i szóste miejsce, czyli identycznie jak rok temu, kropka w kropkę, nawet liczba straconych bramek jest taka sama, tam tylko gole strzelane się różnią. Jak to jest z twojej perspektywy? To jest w porównaniu do zeszłego sezonu tak już pod kątem gry regres, progres, to samo, tak jak wskazuje tabela? No ja zawsze się skupiałem, nie wiem, zawsze byłem radosny, cieszyłem się z tego i cieszyła mnie bardzo Biłga, jak graliśmy w tamtym sezonie. Zawsze to powtarzam, że jednak ta ofensywna gra raz, że sprawia no, nam na boisku radość i pewnie wam, jeżeli z boku widzicie dużo akcji, dużo się dzieje z przodu, dużo jest ataków, wiadomo, że to kosztem jest tego, co się dzieje z tyłu. No tak wygląda gra i zawsze wolę przegrać 3-2 niż chyba 0-0 zremisować i zdobyć ten jeden punkt po słabym meczu, który ty nie idziesz do przodu, przede wszystkim drużyna. Także w tym sezonie zdecydowanie bardziej zapobiegawczo gramy, mogę tak powiedzieć, że bardziej ma być stabilnie z tyłu, a to co wpadnie z przodu, to że jedną, dwie okazje stworzymy, to wiadomo, że będzie. I jest to jakieś wyjście, taki trener ma pomysł i w sumie na dzień dzisiejszy nic mi do tego, nie przeskoczę tego.